Proszę Państwa, czas na przegląd prasy, ale wydarzenie istotne. Z nami jest pan prezes Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła. Polskiego Godła Promocyjnego. Promocyjnego, teraz Polska. Teraz Polska. Teraz Polska. 21 lat funkcjonuje już tak to, jest. To hasło. 23 edycje, ponad 500 laureatów, ponad 5 tysięcy firm startujących przez ten czas. Myślę, że mocno dobrze ugruntowany znak, który dzięki temu, że wspierał na początku polskie instytucje, polskich przedsiębiorców, dzisiaj jest bardziej nagrodą jakościową i bardzo się cieszymy. 3 czerwca odbędzie się gala w Teatrze Wielkim o godzinie 18:45. Jak zwykle zapraszamy. Będziemy rozdawać godła dla zwycięzców w kategoriach produkty, usługi, przedsięwzięcia innowacyjne, właśnie, bo są różne samorządy. Tak, jest wiele kategorii. To może być produkt, to może być produkt spożywczy wysokiej jakości, tak, to może być technologia. Oczywiście. Hasło, które u nas w programie pada i wszędzie, czyli innowacje. Też, o tym też, wiele się mówi. O tym się wiele mówi w piśmie wydawanym przez Fundację Teraz Polska. Od roku wydajemy magazyn, kwartalnik. Zapraszamy do współpracy ludzi, którzy mają coś do powiedzenia. Coś nowego, coś ciekawego i też również skierowanego bardzo do młodzieży, bo temu tematowi poświęcamy coraz więcej czasu. Też organizujemy dodatkowo konkurs prac magisterskich, tematy promocyjne. W związku z tym rzeczywiście ten zakres funkcjonowania przez te 20 lat bardzo się poszerzył, ale idziemy po prostu duchem czasu, tak jak potrzebuje polska gospodarka, tak my staramy się wyrównać. Nie zdradzamy jeszcze, kto... Nie zdradzamy. Możemy tylko powiedzieć, że w dziedzinach wydarzeń, bo też takie elementy weszły do konkursu i wybitnych Polaków, wyraźnie kultura w tym roku zwyciężyła, więc będą duże niespodzianki w wielkiego kalibru. Czyli tak jak w tym haśle, kultura się liczy. Kultura nie jest tylko kwiatkiem nie, do kożucha, tylko kultura może napędzać koniunkturę. Kultura sama w sobie jest też częścią gospodarki, jak mawia Paweł Potoroczyn z Instytutu Mickiewicza, ale tak w ogóle dzięki kulturze możemy promować znacznie mocniej, znacznie lepiej naszą gospodarkę, nasze działania, zresztą nie tylko kultura, sport jest tak samo wspaniałym elementem promocyjnym i laureaci. Można łączyć jedno z drugim, targi książki na Stadionie Narodowym. Piękna rzecz, wielki sukces. Po raz pierwszy obiekt z prawdziwego zdarzenia. Jak byłem na targach i uczestnicy powiedzieli, że nareszcie nie tłoczą się, nareszcie mają luz, mają odpowiednio klimatyzowane sale, no rzeczywiście jest bardzo fajnie i cieszę się bardzo, że takie użytkowanie naszego dobra narodowego, tak, bo stadion narodowy zapłacony z naszych podatków. Czyli to nie były zmarnowane pieniądze. Mam nadzieję, że nie. Na stadion. Zamykając jeszcze to, oczywiście w programie pierwszym, bo program pierwszy jest naszym patronem, będzie 10 czerwca transmisja reportażu o godzinie 16:45. Tak jest. My zresztą mamy dla Państwa zaproszenia na galę. Galę w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. To jest już tradycją, że to jest okazała gala bardzo. Gala Teraz Polska, finał kolejnej edycji 50-70-157, to jest numer, pod którym Państwo mogą otrzymać i być osobiście. Godło służy promocji tak polskich firm, promocji innowacji, promocji polskich produktów. No a dzisiaj w Pulsie Biznesu czytamy: Polska nie jedzie na Expo, 2015 rok, nie będziemy na Expo. Polska znowu odpuszcza Expo. Słusznie czy błąd? Oszczędności? To jest przymiarka, która z rzędu do tego, żeby ograniczyć wydatki pieniędzy w końcu państwowych na funkcjonowanie, utwierdzanie wizerunku, bo tak naprawdę dzisiaj Expo już nie jest tym miejscem, gdzie się wyraźnie podwyższa sprzedaż dzięki obecności na Expo, tylko gdzieś tam podkreślamy jakiś swój wizerunek. Udało nam się przepięknie z pawilonem w Szanghaju, ale to nie za każdym razem taki sukces możemy osiągnąć. Kosztowało to 45 milionów. Niestety troszeczkę pieniążków. To w porównaniu do wydatków innych państw i to jest kropla w morzu. Niemniej prowadząc ciekawe i mocne projekty, zakładając, że jednak kryzys nadal się rozwija, chyba to nie jest najgorsze rozwiązanie. Natomiast rozwija się marka Teraz Polska, bo coraz więcej firm i biznesmenów ubiega się o taką markę. To nobilituje. Teraz Polska 3 czerwca w Teatrze Narodowym, a później w telewizji. Dziękuję bardzo. Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła, Polskiego Godła Promocyjnego, Teraz Polska. Dziękuję bardzo, zapraszamy. Będziemy.